Drodzy w Chrystusie Panu, pewien ojciec rodziny przeżywał w czasie świąt Bożego Narodzenia swoisty kryzys wiary. Otóż nie mogło mu się pomieścić w głowie i nie mógł zrozumieć, jak nieskończony Bóg, doskonały, wszechmocny, mógł posunąć się do tego stopnia, że pozwolił swojemu synowi urodzić się po prostu w stajni. Nie mogło mu się to pomieścić w głowie, że to jest ojcowska miłość. Przecież nikt z ludzi nie rodził się w tak nędznych warunkach. Wydawało mu się, że historia o Bożym Narodzeniu to tylko piękna, chwytająca za serce legenda i nic więcej. Kiedy żona i dzieci prosiły go, aby poszedł z nim na pasterkę, wymówił się tym, że się nie czuje dobrze, że jest trochę chory. Pozostał więc w domu w mroźną zimową noc sam. Położył się spać, ale jakoś dziwnie nie mógł zasnąć. A kiedy mu się to wreszcie udało, jego sen przerwał jakiś dziwny, niezwyczajny na zewnątrz hałas. Szybko wstał z łóżka, aby sprawdzić, co się dzieje na podwórku swojego domu. Ujrzał stado dzikich gęsi, które zmęczone długim lotem na południe wybrały sobie właśnie jakoś dziwnie jego podwórko na nocleg, na odpoczynek. Noc była mroźna i dlatego żal mu się zrobiło tych zgłodniałych, zziębniętych gęsi i trochę już zmęczonych tym długim lotem. Pomyślał sobie, przecież ja mam wolną stodołę. Tam mogłyby wypocząć, odżywić się trochę, nabrać sił, ale także mogłyby te zziębnięte ptaki trochę się uchronić od tego mroźnego powietrza. Ubrał się więc i wyszedł na zewnątrz. Otworzył stodołę, posypał ziarna i przez kilkanaście minut starał się zachęcić te gęsi, żeby weszły do stodoły. Niestety, na próżno. Po prostu się go bały. Wtedy przyszła mu taka dziwna myśl do głowy. Gdybym choć na chwilę mógł się stać jedną z tych gęsi i porozmawiać ich językiem, na pewno by ta bojaźń ich znikła. Na tę myśl zaświtało mu w głowie, że przecież Bóg zesłał te gęsi, aby rozproszyć jego wątpliwości co do Bożego Narodzenia. Zrozumiał, dlaczego Syn Boży przyszedł na ziemię i stał się jednym z nas. Stał się człowiekiem. Jak inaczej człowiek pokonałby strach, widząc tego nieogarnionego, potężnego Boga. W ten cudowny, błogosławiony dzień, kochani, świętujemy jedną z najpiękniejszych, ale także i najradośniejszych tajemnic w historii naszego zbawienia. To druga osoba Trójcy Przenajświętszej, Jezus Chrystus, rodzi się z Marii i staje się człowiekiem. Przyszedł na ziemię, aby naszym ludzkim językiem opowiedzieć o Bogu. O Bogu, który przecież tak naprawdę jest miłością. Przyszedł, aby opowiedzieć nam, że Bóg jest naszym Ojcem, że nas kocha, że pragnie naszego szczęścia. Przyszedł, aby żyjąc tutaj pośród nas, z nami, w naszym ludzkim ciele, pokazać nam, jak my powinniśmy żyć, aby osiągnąć to, co najcudowniejsze, szczęście w niebie. Jako Syn Boży, Chrystus mógł się upodobnić do nas tylko w jeden sposób. Mógł stać się naszym przyjacielem i naszym bratem w naszej ludzkiej doli i niedoli. Mógł się co prawda urodzić w najpiękniejszym pałacu. Mógł być witany przez możnych tego świata, przez książąt. Ale czy wtedy wszyscy by uznali go za swojego? On jednak wybrał miejsce swojego urodzenia nędzną stajnię, nędzną szopę. Aby niezależnie od tego, każdy człowiek, czy jest bogaty, czy biedny, mądry, czy jakoś inaczej rozgarnięty, czy jak ci mędrcy ze wschodu, czy jak ci pasterze mogli bez żadnego zażenowania do Niego przyjść.
i mogli mu powiedzieć o sobie, mogli mu złożyć swój pokłon, aby nikt nie musiał i nie mógł zarzucić Chrystusowi, że nie zna życia, że jego życie było łatwe, proste. Dlatego być może Jezus związał się z biednymi, pogardzonymi, z tymi, którzy na świecie od samego początku gdzieś tam byli jakimś marginesem tej ludzkiej egzystencji. Dlatego narodził się w stajni, a jego kołyską był bydlęcy z żółw. Zakosztował tak naprawdę chleba uciekinierów i emigrantów, kiedy wraz z Marią musiał opuścić swoją rodzinną ziemię i uciekać do Egiptu. Doświadczył trudu i znoju ludzkiej pracy, pomagając świętemu Józefowi w jego ciesielskim warsztacie. Doświadczył Chrystus, co to znaczy być głodnym, kiedy przez 40 dni pościł na pustyni i odczuwał głód. Doświadczył, co to znaczy być spragnionym, kiedy z krzyża wołał pragnę. Doświadczył również smutku ludzkich łez, kiedy stał nad grobem swojego przyjaciela Łazarza i nad nieszczęsną Jerozolimą. Doświadczył wreszcie najboleśniej, najokrutniejszej śmierci, śmierci na krzyżu. A więc ludzkie ciało, kochani, nie było mu obce. Doświadczył tego wszystkiego, ponieważ nas ukochał. I w imię tej miłości stał się jednym z nas. Patrząc dziś na leżące w betlejemskim żubku dziecię Jezus, które się uśmiecha i wyciąga rączki do każdego, radujmy się z całego serca. I z całego serca wielbimy Boga, tak jak wielbili Go piękni aniołowie, wołając i śpiewając chwałę na wysokości. Naszą radość i miłość wyraźmy wdzięczności przez głęboką modlitwę. Bo jakżeż inaczej możemy Bogu podziękować, jeżeli nie przez modlitwę, jeżeli nie przez czyste serce, jeżeli nie wcześniej przez zgięte kolana do kraty konfesjonału, jeżeli nie przez uczestnictwo właśnie w tej eucharystycznej uczcie. To sam Chrystus, który narodził się z Betlejem, przychodzi właśnie do nas dziś, tej porannej godziny, na tej Eucharystii. Przychodzi nam przy świętej. A kiedy Go przyjmujemy w Komunii Świętej, rodzi się w naszych sercach. I wtedy zdarza się ten najpiękniejszy cud Bożego Narodzenia. Kiedy Bóg rodzi się dla człowieka, ale człowiek jakby rodzi się także dla swojego Stwórcy, dla swojego Boga. I wtedy w naszych sercach cud Bożego Narodzenia niech się dokonuje często, niech trwa, niech idzie przez ziemię. To jest piękne, kiedy Bóg rodząc się zastaje ludzkie serca otwarte. Bo tak naprawdę przecież nie chce żyć często w opuszczonych, zimnych, ciemnych kościołach, ale chce żyć w naszym ludzkim, kochającym sercu. Sercu, które jest opromienione miłością. Sercu, które jest pięknie przygotowane na Jego przyjście, na Jego przyjęcie. Bóg się rodzi, przynosząc ze sobą tą perspektywę i tę nadzieję zbawienia. Niech nam ta perspektywa i nadzieja zbawienia przyświeca, kochani, z tego betlejemskiego żubka, z tej betlejemskiej groty. Ale żeby stała się realnością, potrzeba, abyśmy byli wierni Jezusowi. Abyśmy swoje życie budowali na Jego przykazaniach. Abyśmy brali do serca Jego Ewangelię, Jego Słowa. To wszystko, co na świat przyniósł. Tego wszystkiego, co nauczał. Abyśmy wytrwale podążali śladami Ewangelii, śladami Bożych przekazań na spotkanie z Nim wieczności. Bo tak naprawdę każdy dzień, każda godzina z nas zbliża do tego, abyśmy się narodzili przed Panem Bogiem. Abyśmy przed Nim stanęli. Ludzie dziś tak bardzo zaspieszeni i zabiegani jakoś nie chcą pamiętać o tej prawdzie, że Boże Narodzenie jest tylko wielkim przypomnieniem tego, że człowiek ma rodzić się dla swojego Stwórcy. Że to my wnet staniemy przed Panem i trzeba będzie zdać sprawę z tego naszego włodarzowania czasem danym nam tutaj na tej ziemi. Jakże dzisiaj święta się skomercjalizowały. Jeszcze nie ucichną modlitwy za zmarłych, jak już zaczynają się w rozmaitych sklepach te
bożonarodzeniowe ozdoby i kolędy grane. Ale my, chrześcijanie, mamy przykładać uwagę do tego, nie co zewnętrzne, ale do głębi. Do tego, że Bóg stał się naszym bratem, że Bóg nas kocha, że my winniśmy Mu miłość, wierność i wdzięczność. Niech te święta zatem Bożego Narodzenia będą jeszcze jedną okazją do tego, aby stanąć przed Najświętszym Sakramentem, aby powiedzieć Panu Bogu o tym, że Go potrzebujemy, by powiedzieć Panu Bogu o tym, że chcemy żyć z Nim na co dzień, że chcemy nasze życie układać według Jego praw, według Jego przykazań, że chcemy nie przyjaźnić się z duchem tego świata, ale z duchem Ewangelii, z duchem, który od nas świat przynosi. Niech Boża Dziecina zatem błogosławi nam, a w nas znajdzie swoich ukochanych synów i ukochane córki. Amen.